jak mamy widziała. I co, dzień drugi w ośrodku, jak to się mówi, ośrodku ayahuaski, retreat. Tak? No i czekamy na ceremonię. Tak. Dzisiaj wieczorem. Teraz będzie lunch taki lekki, którego już nie będziemy jeść. Braliśmy udział w przyrządzeniu ayahuaski. No i co? Boimy się trochę? Nawet bardzo, nie? Boimy się bardzo. Boimy się, nie boimy się. Czasami się różnie boimy, to, tak. czasami jesteśmy powstrzymani. Czasami nas strach tutaj najeżdża. Czasami nic nie czujemy. Tak. Ekscytacji jest mniej. Więcej strach. Ja tutaj już byłem 3 lata temu, w tym miejscu, w Pucallpa, w dżungli, w Amazonie. Sylwia jest pierwszy raz. Piękne miejsce. Piękne miejsce, bardzo prawda? Piękne miejsce. Ale powiedz coś więcej o tym miejscu, co ci się tutaj podoba, nie? No, jak jest w ogóle? Piotr mi opowiadał o tym miejscu i wydawało mi się, że jest, bo powiedział mi, że jest to, nie wygląda tylko jak dżungla, a to miejsce jest położone między roślinami, jest ich naprawdę bardzo dużo, więc tak się, pomimo tego, że nie jest to miejsce bardzo oddalone od miasta, to jednak ma się wrażenie o tym, że się jest gdzieś bardzo daleko i w takiej dżungli, a to jest tak naprawdę na obrzeżach miasta, więc nie jest jakaś daleka dżungla, ale jednak ma się wrażenie o tym, że się jest faktycznie oddalone od miasta. Bo to miasto jest w dżungli po prostu i wystarczy wyjść dwa kroki za miasto i jest w dżungli, ale to jest na samym początku dżungli, więc gdzieś jeszcze tak troszeczkę słychać odgłosy na przykład miasta. Ale miejsce jest piękne, jest tak naprawdę wystarczające, bo się ma wrażenie o tym, że można być z kimś blisko, jak się z kimś się porozmawiać, ale jest dużo przestrzeni o tym, żeby sobie samotnie gdzieś tam spędzić czas. No właśnie. No dobra, to... no i tutaj jest tak to zrobione wszystko. No bo są tutaj pan z Shipibo, bo jest, właśnie gotuje ayahuaskę. Może pokażę. O, tam szuka, żeby drewna dołożyć. Tak? Nie, ja nie wiem, czy pokazałem potem, ale... te domki tutaj, to wszystko jest tak zrobione, żeby przyjąć jednak gości z zachodu, którzy mają to pewne wymagania, prawda? Wyższe standardy, czyli jest czyściutko, są ładne łóżka. Jest przesadnie luksusowo, jest po prostu wystarczająco tak, jak powinno być. Takie minimum, żeby było czysto i przyjemnie, ale... Maloka jest piękna, bo jest... Opowiedz o Maloce, byliśmy z Piotrem wcześniej na spotkaniu z San Pedro i mieliśmy ceremonię, co prawda w ogrodzie, ale później jak było zimno, udaliśmy się do Maloki i ta Maloka była bardzo... Dużo było powieszanych obrazków, no różnych rzeczy takich, tak naprawdę prawdopodobnie każdy tam, kto tam był, to jakieś pamiątki wieszał. I trochę wydawało mi się taka, no mi to zaczęło w pewnym momencie przeszkadzać. A tutaj jest piękna Maloka, bo jest prosta, po prostu tam jest, niczego tam nie ma. Ty powiedziałeś, że nie ma tam rzeczy zbędnych. Zbędnych, no i mi się wydaje, że czuję się, no nic się nie rozprasza. Więc myślę, że to jest ważne. No, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, takie, tak jak powinno być, wystarczająco, chyba trzeba właśnie też przypomnieć, że w tej pracy z roślinami, czy to z ayahuaską, czy z grzybem, czy chyba z każdą tak naprawdę, można wejść do wewnątrz i na zewnątrz. Jeżeli się wchodzi do wewnątrz, czyli chce się posłuchać tej rośliny i tak dalej, trzeba zadbać o to, żeby nie być rozpraszanym przez nic, przez dźwięk i przez obraz. Dlatego te ceremonie ayahuaski, tak samo też grzyba, można by powiedzieć, które nie są tak znane w świecie zachodnim, robi się w ciszy i w ciemności. Co prawda tutaj będziemy mieli Ikaros śpiewany do pewnego momentu, ale jest to po godzinie 20, jest totalna ciemność w tej Maloce, nie widać nic, tam jest bodajże jedna świeczka, ale tu jest ciemno, tak ciemno.
I po co jest ta ciemność? Żeby się po prostu skupić, żeby móc, żeby nie być rozproszonym przez to, żeby móc wejść do środka, żeby te, jak mają się pojawić wizje, to były wizje i takie różne inne rzeczy. No i dlatego w tej maloce nie ma tych, jak nazwijmy to, fajerwerków, nie ma tych dodatkowych ozdobień, bo one są do niczego niepotrzebne. Taka maloka z ozdobieniami to może ładnie wygląda w dzień, ale w momencie, gdy się pracuje z rośliną, no to jest po prostu niepotrzebne. I to jest taka, to porobimy kilka zdjęć tych, tej maloki i tutaj, nie? No, zdecydowanie. Coś trzeba zrobić. No. To co, dziękujemy, nie? Dziękujemy. Na razie. A może nie dziękujemy. Może po prostu wytniemy. No, to teraz tak. Jest taki bajer. Planujemy, że tutaj sobie nagramy jakiegoś takiego vloga, tak? Codzienny dziennik na wideo, ale gwarancji nie ma. Ale nie wiadomo, bo nie, czy będziemy po nie wiemy, co się będzie działo. Łaską czuli, czy w ogóle będziemy mieli ochotę cokolwiek, dokładnie, robić. Więc w związku z tym, dlatego dzisiaj nagrywamy wideo i jakieś tam to wszystko, co jest, czym jesteśmy w stanie się podzielić. A jutro to trudno powiedzieć. To mamy nadzieję, że będzie ok, ale jak nie będzie, to dopiero później będziemy dochodzić do siebie. Znaczy zawsze będzie ok, tylko... No ale może być... Może nie nakręcenie tutaj jakichś wideo, nie? Dokładnie, może nie będziemy mieli ochoty. Bo to nie jest miejsce tutaj na jakieś produkcje filmowe, ale póki mamy siłę, ale póki możemy... Ale fajnie się swoimi doświadczeniami podzielić, bo tak. My też tak naprawdę tych doświadczeń innych ludzi też jesteśmy ciekawi. No, na tym to chyba polega, żeby się tak dzielić. No to dzisiaj wieczorem ceremonia, pierwsza nasza ceremonia ayahuaski w dżungli, w Pukalpie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Ostatni dzień nasz tutaj, w końcu, w dżungli amazońskiej, w Pukalpie, w Peru. Komary cały czas gryzą, no ale nie o komarach. Jak przed chwilą powiedzieliśmy w naszym pierwszym wideo, które tutaj żeśmy nakręcili, był taki lekki zamiar, żeby nakręcać coś codziennie. Ale się nie udało. Absolutnie się nie udało. Ayahuaska nas zaskoczyła pod każdym względem. I no cóż, no, oboje nie mieliśmy siły, energii na to, żeby podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami przez te nasze dni, które spędziliśmy tutaj w tym miejscu. No cóż, ja mogę powiedzieć, dla mnie to był bardzo piękny, ale bardzo, bardzo trudny czas. Przerosło to wszelkie moje wyobrażenia na tym, o tym, czym jest, jak to jest spotkać się z ayahuaską. Nadal to przeżywam, więc chyba trochę słychać po moim głosie. Ale cieszę się, że udało mi się dotrwać do końca, a udało mi się też dlatego, że mam tu obok siebie Piotra. Dziękuję Ci, Sylwia. Absolutnie nic nie jest przewidywalne w tym życiu, a jeśli chodzi o pracę z roślinami, to już w ogóle. Mamy tutaj już na tym jakieś polu doświadczenia, ale jeśli chodzi o ayahuaskę, to jest poza jakimkolwiek przypuszczeniem, jaki ona może mieć pomysł na nas, co może po prostu z nami zrobić. No i właśnie tak jak Sylwia mówiła, przeszliśmy tutaj przez taki roller coaster, tyle się działo rzeczy, tyle nieoczekiwanych, jesteśmy bardzo zmęczeni, nie dało rady nic nagrać praktycznie. Zupełnie to nie jest priorytet. Przyjechaliśmy tutaj z konkretnymi intencjami, żeby zrobić pracę. No i coś takiego jak, pomimo tego, że no mamy tutaj przyjemność jakoś robienia z tego wideo i dzielenia się tymi wszystkimi informacjami. Jest to dla nas też ważne, żeby się tym wszystkim dzielić, ale tak po prostu nie mieliśmy siły. Dokładnie. Więc nadal zachęcamy wszystkich i taki jest też cel naszego kanału, żeby po prostu rozmawiać o psychodelikach, o roślinach psychoaktywnych, które są dla nas lekarstwem. Może nie dla każdego, ale potrafią być. I podzielimy się z Wami na pewno tym, co tutaj przeżyliśmy. Będziemy chcieli opowiedzieć Wam o naszych doświadczeniach, czego się nauczyliśmy, o tym, jak przeżywaliśmy każdą ceremonię.
Ale to zrobimy. Zrobimy to tak spokojnie, jak wrócimy już Jak już do, jak odpoczniemy. już odpoczniemy. Kiedy te wszystkie rzeczy, które otrzymaliśmy od ayahuaski, ułożą się w naszych głowach i w naszych sercach, a później będziemy chcieli z Wami się podzielić, co nam to wszystko dało. Bardzo mało spaliśmy tutaj, praktycznie w ogóle, pomimo tego, że czujemy się, bo psychicznie chyba bardzo się dobrze czujemy, prawda? No tak, Tylko, tak. Że fizycznie i w ogóle, i jeszcze cały czas ta ayahuaska pracuje. Pracuje. Cały czas ona się odzywa tutaj do ja nas. Ja jeszcze nadal cały czas ją czuję, dlatego jestem taka trochę emocjonalna. Dokładnie. Mam chwiejny nastrój od euforii po płacz. Ja powiem, zdradzę tutaj muszę powiedzieć Musisz, naszym że widzom, co? Że wykonałaś fantastyczną pracę. Jestem po prostu dumny z mojej Sylwii. No ale Robiła coś pięknego. Jak powiedziałam wcześniej, że bez wsparcia Piotra, nie wiem, czy by mi się udało. Dzięki, Piotr. No, dziękuję. No wiesz, jak jest, nie? Tak, dużo się działo. Dnie i noce. No to cóż, chciałam powiedzieć o tym, że Piotr też również miał piękne doświadczenia, ale on opowie o tym sam. Tak. To, No, to jest zupełnie tak. inne kategorie. Ja myślę, że coś w tym jednak jest. Sylwia tutaj pierwszy raz spotkała się z ayahuaską, dla mnie drugi raz. Ja na pewno troszeczkę spodziewałem się, że za moim drugim razem będzie troszeczkę tego, co było za pierwszym razem, a mój pierwszy raz był po prostu ten transformacyjny, ten ciężki, kiedy umierałem, kiedy myślałem, że zwariowałem. Kiedy myślałem, że mnie tu zabiją, to już w ogóle pewnie, wiesz, na inną historię, prawda? Ale opowiemy. Tym razem dla mnie tutaj nie było aż tak ciężko, chociaż było pięknie. Bardzo dużo się nauczyłem, bardzo, bardzo ayahuaska mi tutaj pomogła. Zupełnie wydaje mi się, że zrozumiałem, na czym polega proces leczenia ayahuaski. Ona troszeczkę mi to wytłumaczyła, co to znaczy leczyć, a jednocześnie mieć charakter matki, bo o matce się mówi, że to jest matka ayahuasca, tak? Że ona ma taki charakter matki, gdzie dba o swoje dzieci, ale jak dzieci się nie zachowują, to potrafi dać klapsa i to bolesnego klapsa, tak? No Sylwia to już w ogóle przeszła przez... No jestem dumny z ciebie, bo jak widziałem przez to, co ty przechodzisz, to wydaje mi się, że moje doświadczenie tutaj 3 lata temu to było praktycznie nic. No wiesz, Piotr, że się w ogóle z tym nie zgadzam, bo nie ma czegoś takiego lub no nie, da się mniejszy lub porównywać. Większy tak. Ból, kiedy czegoś dotyka się swoich lęków. Każdy ma, każdy przeżywa. Ach. Co? No tak, co? No, zgubiłam myśl, przepraszam. No każdy tutaj dostaje swoją lekcję. Tak, ale każdego problem jest bardzo istotny. Dokładnie. Nie ma dokładnie. Mniejszych lub większych. Wszystkie są istotne i wszystkie są bardzo ważne. To... Więc nie można tutaj zrobić jakiejkolwiek skali, że coś jest ważniejsze, mały problem lub duży problem. Wszystkie są po prostu dokładnie. Bardzo, bardzo ważne. I uczymy się tutaj tylko nie tylko my od siebie, prawda? Mhm. Ale też tutaj było bodajże z 15 osób chyba w tej dużej maloce. Ja może pokażę szybciutko. Pokażę malokę, jeżeli ona się tutaj da na ten ekranie zmieścić. I tam jest tył maloki. Takie, to o tym też opowiemy, jaki jest cel tego tyłu maloki. Co tam się znajduje, ale tutaj jest ta duża przestrzeń calutka. No i pracując z taką ilością ludzi, uczymy się tego, jak istotne dla nas są te problemy. W sensie, jeżeli na przykład czyjś problem dla mnie może być, co myślę, co to za problem, to jak widzę, jaki duży to jest problem Dokładnie. Dla tej drugiej osoby i tutaj z tą otwartością naprawdę widzimy, utożsamiamy się z tymi innymi ludźmi. Naprawdę otwierają nam się serca, większe zrozumienie tych małych problemów dla kogoś, prawda? Bo widzisz, że ktoś obok ciebie lub gdzieś naprzeciwko ciebie lub gdziekolwiek, gdzie odbywa się ceremonia, ktoś bardzo mocno przeżywa to swój problem, później z nim, z tą osobą rozmawiasz i on ci opowiada, bo opowiada ci na przykład, co to jest i gdzieś może w głowie myślisz sobie, to takie maleńkie i dzięki temu uczysz się, że dla ciebie wydaje się, że to jest bardzo maleńki problem, a on musi spędzić
tak dużo czasu płacząc i emocjonalnie musi się z tym zmierzyć i go to po prostu tak strasznie boli. Mhm. Ja jeszcze tutaj nauczyłam się jednej rzeczy, niezwiązanej w ogóle, związanej z ayahuaską, czego nigdy nie byłam świadoma, jak ważna jest grupa, jak ważne jest wsparcie, jak cudownie pracować w grupie i być razem. To jest coś niesamowitego. Ja myślę, że to, czego ja tutaj doświadczyłam i czego się nauczyłam, to również tego, że jesteśmy sobie niezmiernie potrzebni i że bez ludzi tutaj dookoła nie poradziłabym sobie nigdy w życiu. Nigdy. Nie dałabym rady. To piękne. Oczywiście Piotr mi najbardziej pomógł, ale wszyscy tutaj dookoła byliśmy dla siebie ogromnym wsparciem, na tyle, ile potrafiliśmy. Jedna wielka rodzina. A w codziennym życiu my jako ludzie na tej planecie również powinniśmy stanowić jedną wielką rodzinę i tego też nas ayahuasca tutaj uczy. No dobrze, to co? To będziemy, wszystko. Będziemy się, tak. Nie musimy się pakować, ostatni nasz dzień. Będzie inna, bardziej rozległa chyba taka z naszej strony relacja z tego naszego pobytu, gdzie postaramy się przejść dzień po dniu i co się tak naprawdę z nami działa. Już w tym momencie wiemy, że będzie może to trudno odtworzyć, ale ile się da, tyle się postaramy, podzielimy się z wami wszystkim, czego się nauczyliśmy na pewno. Żeby wam to przybliżyć, no bo o tych warto rzeczy mówić po prostu. I przecież, po to tu jesteśmy, żeby się dzielić swoimi doświadczeniami. Przecież to w końcu jest na tej naturze, na tej ziemi i kto wie, jeżeli z kimś to rezonuje, no to ktoś już szuka tych informacji, to jesteśmy tutaj po to, żeby jej udzielić. No. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Pa.